Tym razem zacznę od podsumowania. Nie będzie ono na końcu, ponieważ materiał wyszedł bardzo długi. Drukarka LOTMAX SC10 Shark, która umożliwia nam nadrukowanie takich modeli dwukolorowych. Mamy możliwość podłączenia dwóch filamentów do tej drukarki i ona automatycznie te filamenty będzie przepinała. Jest tutaj trzy wydrukowane na tym modele. Jakość detali bardzo dobra. Drukarka również pozwala na automatyczne wykalibrowanie, można powiedzieć, głowicy względem stołu. Mamy tutaj urządzenie, które to wykona za nas, czyli nie musimy pieczołowicie tymi śrubeczkami wszystkimi kręcić. Sama jakość wykonania urządzenia też zadowalająca. Wszystko wykonane z takich profili metalowych, z aluminium. Te profile są bardzo sztywne, dobrze ze sobą połączone. Te elementy, gdzie znajduje się elektronika, są wykonane z fajnej obudowy plastikowej. Nie mam w zasadzie uwag co do samej jakości tego urządzenia. No może jedynie to, że nie za bardzo wiem, jak sobie poradzić z tym kablem i go tutaj poprowadzić, ale to ci, co będą oglądali pełen materiał, się o tym dowiedzą. Nie mam większych zastrzeżeń, jestem mile zaskoczony prostotą, w jaki jest to wszystko sposób zrobiony. Jestem też stosunkowo mile zaskoczony softem, jaki tu jest. Nie ma tu absolutnie tanej chińszczyzny. Wszystkie elementy ruchome, wszystkie elementy, które pracują, są wykonane z metalu. Te wszystkie wałeczki, które zazwyczaj są gdzieś z plastiku, nawet ekstrudery, też wszystko jest wykonane z metalu. Wszystkie uchwyty są metalowe. No naprawdę bardzo, bardzo, bardzo solidna konstrukcja i tak jak mówiłem, nie ma tutaj absolutnie nic z taniej chińszczyzny. Generalnie urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko było skręcane, jak to wszystko było uruchamiane, czy napotkałem jakieś problemy i jak będą wyglądały pierwsze wydruki, to zachęcam do obejrzenia całego materiału. A konkluzję tym razem mieliście na samym początku. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj na kanale znowu format vlogowy. Polubiliście go, a mnie w sumie też jest wygodnie i macie możliwość podziwiania tego, jak się będzie to składało. Drukarka 3D. Drukarka 3D, co ciekawe, wyposażona w moduł Bicolor Printing Kit, czyli będziemy mogli drukować dwoma filamentami, przełączać to z poziomu programu, który będzie nam generował wydruki. Jest jeszcze również taki dodatkowy zestaw, który ma nam pomóc w tym, żeby automatycznie wypoziomować łoże. Nie pozostaje mi nic innego, jak wypakować to na stół. Jako że mamy zestaw, który pozwala drukować dwoma filamentami, to mamy dwie próbki filamentu, takie krótkie. Filament jest o parametrach następujących. 1,75 mm jego średnica, czyli można by powiedzieć, że ten najpopularniejszy, jaki jest dostępny na rynku. Także mamy dwie takie szpule testowe. Kolejnym elementem jest panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym, zakończony wtyczką, jak dobrze rozpoznaję, HDMI. Tym będziemy sterowali drukarkę. Otrzymujemy instrukcję. Tutaj mamy element, który będzie służył do automatycznego poziomowania. Jest to taki czujnik. Czujnik i do tego czujnika mamy stosowny przewód. Kolejna opcja to jest Bicolor Printing Kit, czyli możliwość drukowania z dwóch kolorów filamentu. Jak widzicie, tutaj jest ekstruder. Solidne, ciężkie części. Jak widzicie, ekstruder jest na full zrobiony ze stali. Nie ma żadnych plastikowych tych rolek, które będą nam ten filament przepuszczały. Widzę, że mamy te złączki. Mamy tutaj też dodatkowy czujnik filamentu zainstalowany. Tutaj będzie wchodził filament. Widzę, że też jest zabezpieczone metalem, żeby to miało dużą wytrzymałość. Tu będzie filament wychodził do ekstrudera. Też zobaczymy, gdzie to zainstalować. Mamy dwie dodatkowe beldeny, czyli rurki silikonowe, w których będziemy prowadzić filament. Mamy tutaj zestaw dodatkowych złączek i widzę, że są również dodatkowe dyszki 0,4 mm. Zestaw przewodów do tego kitu. Mamy uchwyt, przypuszczam, na filament. I następne pudełeczko jest opisane jako toolkit. Zaraz zobaczymy, co w tym toolkicie się znajduje. Jest kolejny uchwyt na filament. Mamy przewód zasilający, klasyczny, standardowy.
Mamy do tego szpachelkę, mamy trytytki do pewnie blokowania tych wszystkich złączek hermetycznych. I tutaj są dodatkowe ucinaczki. Tu jest zestaw jakichś czujników. Nie wiem, czy to są zapasowe, czy trzeba będzie je zainstalować. Wygląda to jak krańcówka na mikroprzełączniku. Tu jest zestaw śrub. Pewnie one będą służyły do tego, żeby zmontować drukarkę. Tu mamy USB, że tak powiem, pewnie pamięć, na której będą jakieś próbne wydruki. To zaraz zobaczymy. Mamy taki śrubokręcik, którego będziemy mogli też dodatkowo używać klucza, żeby go mocniej szarpnąć. Tutaj mamy kluczyk dwustronny, nie wiem, czy to będzie 8 czy 10. Następnie kolejne zawiniątko, w kolejnym zawiniątku następne narzędzia. I tutaj z tych narzędzi mamy kluczyk płaski, już widzę, 10 i 8. Mamy taki malutki śrubokręcik i mamy cały zestaw imbusów, które pewnie będziemy wykorzystywać do tego, aby tam to wszystko dokładnie dociągnąć. Kolejna opcja, troszkę wykrzywiona w transporcie, jest to igła do przepychania głowicy, do przepychania dyszy. Pewnie 0,4 mm. Ogólnie trzeba zwrócić na to uwagę, że całość była zapakowana bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dużo tych gąbek wszelakich było zastosowanych. Tak więc jeśli chodzi o dostawę tego z Chin, bo przypuszczam, że z Chin, czasami jest opisywane jako dostawa z Polski, nie będzie problemów, żeby to do nas dotarło bez jakichś uszkodzeń. Tak wygląda drukarka. W takim stanie ona do nas dociera. Jak widzicie, jest magnetycznie instalowany stół, który będziemy mogli delikatnie powyginać, tak żeby było prościej te wydruki stąd zdjąć. A magnesy bardzo mocne, bezwzględnie. Tu widzimy, że mamy jeszcze dodatkowe gąbki, których nie zauważyłem. Jest włącznik, mamy też tutaj oznaczenia jakieś odnośnie modelu. SC10 Shark, 290 W pobiera z sieci. Napięcie zasilania takie jak u nas. Widzimy, że model możemy robić 235, 235 na 261. Waży to 7,1 kg i filament jest 1,75 PLA. Głównie jest tu opisane. Zaraz spróbuję to połączyć. Liczyłem, że będzie tutaj zestaw z grawerką laserową, bo tak to miało wyglądać, ale niestety nie mam w zestawie grawerki laserowej. Mam tylko, widzę, wyjście na auto-levering, czyli może być tutaj automatyczne poziomowanie stołu. Mamy wyjście do podwójnego ekstrudera, czyli systemu podwójnego drukowania z podwójnego filamentu. Mamy wyjście na laser, którego ja akurat niestety nie mam. Mamy tutaj złącze USB i złącze, gdzie będziemy podłączali ten panel kontrolny. Tak całość wygląda od spodu. Muszę przyznać, że jest naprawdę solidny. Tu mamy plastiki. Na razie nie odkręcam tego, co jest w środku. Być może nam to odpali od pierwszego. Instalacja to są raz, dwa, trzy, cztery śruby, które trzeba przykręcić. Jeśli chodzi o podłączenie, to żeśmy mieli dwie wtyczki. Jedna wtyczka do napędu, do silnika osi Z, druga do krańcówki w osi Z. Mamy tu krańcówkę. Resztę wszystko było podłączone. Ogólnie sama budowa drukarki dość solidna, naprawdę robi na mnie pozytywne wrażenie. Wszystkie elementy, które są zainstalowane, jak widzicie, to wszystko jest na metalowych końcówkach. No wiadomo, pasek nie jest metalowy, ale wszędzie wszystkie te elementy, które są w tej drukarce zastosowane, są z dobrych komponentów, na taki pierwszy rzut oka. Ten stół też robi dobre wrażenie. Przydałaby się tam z tamtej strony taki dodatkowy element, o który można go byłoby oprzeć i położyć, ale tak naprawdę sprawdźmy naciągnięcie pasków, sprawdźmy wszystkie rolki prowadzące, które są. Rzut oka na głowicę, jak widzicie, raz, dwa, trzy wentylatory, które będą nam chłodziły dysze. Nie są one jakoś szczególnie ukierunkowane, jest to tak zrobione, że one mają tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać, po prostu taką budowę, że będą dmuchały bezpośrednio na tą głowicę, ale nie jest to w żaden sposób tak
strumieniowane. Na głowicy jest zainstalowany belden, są podłączone przewody, nie jest to wpięte do ekstrudera, tak więc trzeba będzie to wykonać. Mamy możliwość przełączenia sobie napięcia 230 i 115, tak więc zanim podłączymy zasilanie, trzeba tam do tej dziurki zajrzeć do środka, czy mamy ustawione nasze napięcie 230. Jest 230 ustawione. Sam uchwyt do panela będzie instalowany tutaj. Mamy do tego dwie śruby. Muszę przyznać, że też sam kolor tego urządzenia mi się podoba. Jest nie czarny, jest taki szary, szary, stalowy. Bardzo to elegancko wygląda. Dobra, można by powiedzieć, że ten temat też jest ogarnięty. Podpiąłem już też ten panelik, jak widzicie, on sobie tutaj spoczywa, można go wyciągnąć, jeżeli potrzebujemy gdzieś sterować z daleka, chociaż nie wiem, czy taka konieczność kiedykolwiek się pojawi. Ta wtyczka pasuje bardzo dobrze, nie ma problemu, raczej ona nie powinna wypaść podczas pracy. Od razu podłączyłem to urządzonko, które ma służyć do automatycznego poziomowania. Znalazłem również na USB całą dokładną instrukcję, jak to wszystko powinno funkcjonować. Przytrytykowałem to, żeby sobie tych przewodów w żaden sposób nie poprzycinać. Jak widzicie, to musi wejść do tego pierwszego zestawu przyłączeniowego. Szkoda, że to nie jest od razu fabrycznie montowane, bo by było od razu zamontowane w tych oplotach i nie wyglądałoby to tak może amatorsko, no ale jest przyłączone to urządzenie. W ogóle już wszystko posprawdzałem, napięcie rolek, napięcie pasków. Wygląda na to, że jest ok, nawet nie trzeba było wprowadzać żadnych zmian. Będę musiał Windowsowy komputer odpalić, żeby tutaj soft do tej drukarki odpalić, bo wiecie, że ja pracuję na Macu, a soft, który dołącza producent, jest na Windowsa. Odpalamy urządzenie. Chodzą już wentylatory od samego początku. Tak wygląda menu. Pierwsze menu to jest print, nie mam włożonej żadnej karty, tak więc pewnie żadnych wydruków tam nie będzie. No właśnie, nic nie ma. Przejdźmy do pierwszej zakładki Control. I tutaj mamy, widzę, podgrzewanie głowicy i stołu. Możemy sobie ustawić. Mamy, widzę, predefiniowane PLA i ABS. Co jeden stopień możemy sobie regulować. Kolejne menu to możliwość poruszania we wszystkich osiach, również i ekstruderem. Następne menu to jest ustawienie zera, czyli jak chcemy sobie przystąpić do manualnego poziomowania stołu, to wciskamy i w tym momencie ja wszystkie osie mam ustawione na zero. One sobie o krańcówki się obijają i przyjmują swoje położenie. Extrusion, czyli jest to menu, które będzie nam służyło do tego, żeby załadować filament, czyli możemy załadować, wyjąć i przede wszystkim pewnie możemy sobie podgrzać. Następna opcja to jest regulacja prędkości wentylatorów. To wszystko zazwyczaj programowo się załatwia. Jakbyśmy chcieli ręcznie wprowadzić jakieś poprawki, to tutaj jest. Funkcja zatrzymania i funkcja włączenia lub wyłączenia dźwięków, które teraz już, mam nadzieję, słyszycie. Bardzo są to dźwięki nieprzyjemne, tak więc ja sobie to wyłączę. I następne menu, które zawiera opcję settings, czyli informacje, jaka jest aktualnie o tej drukarce, wersja softu, jaka jest, też jest firmware, widziałem na tym USB sticku, mamy język angielski, zobaczmy, jakie inne języki są. No, dla nas najbardziej przydatny jest angielski. Mamy status druku, czyli pokazuje nam temperatury stołu, ekstrudera pierwszego i drugiego. I tutaj w zasadzie opcja continue, czyli pewnie po wyłączeniu, w momencie, kiedy nam się zatrzyma drukarka po na przykład końcu filamentu, możemy sobie kontynuować. Przypominam, że klasyczne poziomowanie na papierek, czyli po rogach jedziecie, a potem na środku ma się to zgadzać, żeby ta przestrzeń była ok. Ja mam nadzieję, że wykonałem to poprawnie. Przejdźmy jeszcze może do pozycji 0. Sposób ładowania bardzo prosty. Otworek. Najpierw tutaj znajduje się czujnik, który będzie nam sprawdzał obecność. Przechodzimy przez czujnik, wchodzimy do ekstrudera, naciskamy ekstruder.
Instalujemy filament. Wybieram opcję load. Następuje teraz podgrzanie głowicy. Jak widzę, to urządzenie przypuszczam, że było już testowo drukowane, bo kawałek filamentu mi wyleciał z tego czujnika, po prostu był obcięty. Najpierw nam się podgrzeje głowica do 200 stopni i potem będzie ten filament ładowany i mam nadzieję, że nam się pojawi za sekundkę na wyjściu. Pojedyncze przyciśnięcie to jest po prostu wysunięcie kawałeczka filamentu. Tak więc ja może na razie pomogę mu delikatnie ręką. Dobra, filament jest załadowany. Co ciekawe, zaraz Wam pokażę, że tutaj na końcu wcześniej był zainstalowany pomarańczowy, ja zainstalowałem czarny. Tak więc była na pewno ta drukarka testowana przed wysyłką. No to dobry znak. Zainstalowałem uchwyt do filamentu z jednej strony, teraz instaluję uchwyt do filamentu ze strony drugiej. I tutaj na środku będzie instalowany ten cały moduł, który będzie służył do podawania drugiego filamentu w drugim kolorze. Tak więc na razie wkładam tutaj te nakrętki, żeby się poblokowały. Jedną śrubkę sobie wykręciłem, żeby mi było to łatwiej wprowadzić, bo tak pracuje się lepiej. No i potem spróbujemy podłączyć drugi belden. Całość zainstalowana, trochę wygląda jak starodawny magnetofon szpulowy. Tutaj w ten sposób wchodzi filament. Tak jest dostarczany do głowicy z drugiej strony. Okazuje się, że drukarka już jest skonfigurowana jako z dwoma kolorami i dlatego musiałem doinstalować ten drugi element. Planowałem to zrobić później, ale jak już tak jest skonfigurowana, to tak zróbmy. Próbuję teraz puścić próbny wydruk. Na razie podgrzewany jest stół. 37 stopni, dwa filamenty doprowadzone. Nie mam jeszcze go pomysłu na ten kabel, jak go umieścić, żeby on tutaj był jak najmniej konfliktowy z całym urządzeniem. Dlatego postanowiłem, że jak poobserwuję, jak to jest drukowane, to wtedy wymyślę dla niego najlepszą drogę, żeby był jak najmniej wchodził w kolizję te wszystkie elementy. Tak jak powiedziałem, jest instrukcja na USB sticku, jest pokazane, jak to powinno być domontowane, ekstruder 1, 2, głowica już była podwójna zainstalowana, tak więc dodatkowo jeszcze trzeba było dokręcić dwie śrubki, czyli całe urządzenie, żeby skręcić, to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 śrub do wkręcenia. Nie jest to skomplikowana metoda. No nic, spróbujemy, testujemy. Jestem ciekaw, czy za pierwszym razem od pierwszego strzału pójdzie, czy trzeba będzie jeszcze coś pozmieniać. Tak mniej więcej drukuje ta drukarka. Jestem z mikrofonem przy niej. W ogóle tych silników nie słychać, tylko słychać wentylatory. W końcu mi się udało to wypoziomować. Użyłem tej opcji auto poziomowanie. W końcu wszystko zaczęło mi się tutaj układać w jedną całość. No i chyba pierwsza warstwa wyjdzie teraz ok. No, nie będę ukrywał, że za 20 minut z tym walczyłem. Nie wystartowało od pierwszego strzału, ale w końcu wystartowało. No, jestem zdumiony, jak cicho ta drukarka drukuje. Idzie z tym wydrukiem, który był dostarczony przez producenta, tak więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Pierwszy wydruk gotowy, stół jeszcze ciepły. Żeby łatwiej nam te wydruki odrywać, no to mamy magnetyczny stół. Możemy sobie to ściągnąć, jak widzicie. I potem takiego jegomościa, który tu się wydrukował, w ten sposób troszkę ponaginać i dzięki temu on nam elegancko odchodzi. Muszę powiedzieć, że jak na pierwszy wydruk, po skręceniu drukarki, bez żadnych dodatkowych, kalibracji i poprawek, wyszedł bardzo, 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 bardzo dobrze, jak na moje oko. Zresztą sami możecie to ocenić. Jak widzicie, że to ten krokodyl był drukowany bez podpór, nawet to wszystko fajnie wyszło.
No, jestem, powiem szczerze, zadowolony. Teraz pora, żeby zrobić wydruk jakiś dwukolorowy. Pierwsza rzecz może jeszcze byśmy zrobili, bo tego żeście nie widzieli, a fajnie by było to pokazać. Uruchomię urządzenie. Jak widzicie tutaj z tego czujnika, który ma nam poziomować, wysuwa się taki trzpień. Zróbmy opcję automatycznej kalibracji tego stołu. Mamy przycisk A i tak naprawdę naciskamy i wtedy wszystko już się będzie działo samo. Widzicie, on wysuwa sobie i w tych różnych miejscach będzie dokonywał pomiaru i ten pomiar, który dokona przy pomocy tego wypuszczonego jak gdyby żądła, na pewno to ma jakąś swoją specjalistyczną nazwę, której nie znam, będzie sobie zapisywał te parametry w pamięci drukarki. Teraz będę próbował zająć się dwukolorowym wydrukiem. Nie wspomniałem jeszcze chyba, a warto o tym wspomnieć, że w zestawie nie ma karty pamięci. Tutaj na dole, bo teraz się akurat to poziomuje, ale mogę wyjąć aparat. Tu na dole, jak widzicie, jest wejście na kartę pamięci. Mamy kartę pamięci microSD. Możemy też drukować oczywiście z komputera, bo są wszelakie sterowniki, żeby drukować to z komputera i od razu z programu. Jest złącze USB. Ale jeżeli chcecie drukować z karty, ja preferuję druk z karty z tego względu, że po prostu taka karta pozwala mi na to, żeby na komputerze robić coś innego i się specjalnie temu nie przyglądać. To polecam przygotować sobie kartę microSD, jakbyście sobie taką drukareczkę zamówili. Zapuszczam mu teraz wydruk dwukolorowy. On mi tu pokazuje preview tego, co będzie drukowane. Mamy tutaj dodatkową kontrolę tego, co się dzieje. Temperatury, prędkości wentylatorów. Mamy też informacje, ile to będzie, no, jaki czas upłynął. Podgrzewa nam się teraz głowica, podgrzewa nam się stół. Stół już ma 43. Widziałem, że producent założył tutaj, że 50 stopni to jest temperatura, przy której będziemy drukowali. Także czekam na to, żeby się rozpoczęło drukowanie i zobaczymy, czy dwa kolory nam się uda pierwszym strzałem wydrukować. Leci wydruk dwukolorowy. Niestety na początku następowała zmiana co warstwę. To chyba trochę przerost formy nad treścią. I nie wiem, na ile on wyjdzie, ale już czekam do końca. Z jednej strony jest to, co się drukuje, z drugiej strony ma takie coś, gdzie sobie oczyszcza głowicę i sobie, wiecie co, zmienia kolory, nie? Także to następuje automatycznie. Ten wydruk to jest ten wydruk, który przygotował producent. Sam jeszcze w ogóle nie wiem, jak przygotowywać takie dwukolorowe wydruki, jaka to jest procedura, ale to jest do nauczenia. Nie jest to kwestią drukarki, tylko kwestią tego, żeby poznać zasadę tworzenia takich wydruków. Aczkolwiek widać, że to działa. Teraz następuje zmiana koloru. I może uda mi się nagrać akurat wtedy, jak się to będzie wszystko działo, jak to wygląda wszystko. Może nawet trochę z daleka, patrzcie, teraz wysuwa ten filament czarny, wysunął filament czarny i wsuwa teraz filament żółty i automatycznie następuje zmiana koloru. Idzie sobie na tą kolumnę taką, nie wiem jak ona się poprawnie nazywa, ale kolumna, która pozwala mu oczyścić sobie dyszkę i potem wraca do tego, co drukuje. Pokażę wam to z daleka, bo będzie może wtedy widać na filamencie, jak to będzie wyglądało. On sobie teraz drukuje drugi. No wszystko się dzieje automatycznie oczywiście, jeżeli taki projekt przygotujecie dwukolorowy. Drukuje sobie to, co ma nadrukować. Nie wiem, po co teraz zmienia na ten czarny tak naprawdę, jak skoro drukuje cały czas żółtym. O, i tak. I wysunął teraz żółty. O, wysunął. I teraz patrzcie, czarny wchodzi z powrotem, naciąga go. I już nastąpiła zmiana filamentu i teraz drukuje na czarno. Na czarno drukuje na tej wieży, a potem znowu przełączy się na żółty i wróci tutaj do drukowania na żółto. Zawiła to trochę procedura, no ale najwyraźniej chyba tak działać to ma. I teraz ten zewnętrzny, jak gdyby jeden krąg zrobił czarny, teraz tutaj zrobi sobie znowu ze 2 czy 3 kręgi na tej wieży i wysunie czarny, wsunie żółty. Wydaje mi się, że ten projekt nie jest do końca tak zrobiony, jak być powinien. Co nie zmienia faktu, że możemy zobaczyć, jak
Może to ma tak być, żebyśmy widzieli, jak on sobie zmienia te filamenty. No, działa to w miarę nieźle. Nic się nie zacina, nic się nie przycina. Znowu zapałkował żółty i teraz leci sobie wewnętrzną część jak gdyby żółtym i zaraz pojedzie do tego głównego elementu, który drukuje z tym żółtym, dodrukuje kolejną warstwę kolorem żółtym. Znowu strasznie to jest ściągające, żeby to obserwować. Wydruk już gotowy. Słuchajcie, jeszcze stół ciepły. Tak to się skończyło. Z jednej strony mamy tą wieżę. Nie wiem, czy on jest akurat dobrze przygotowany. Kurnia, no jak zarąbiście to wygląda. Bo widzicie, w momencie, kiedy żeśmy drukowali na czarno, on leciał cały czas na czarno. Jeżeli żeśmy drukowali na żółto, to on mimo wszystko ładował czarny na sekundę. Nie zostawiał go tutaj, zostawiał go bardziej na tym, wiecie, na tej kolumnie. I potem ładował żółty. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy to tak nie powinno być. Taki wydruk jest gotowy na tym, na USB sticku, który przyszedł od producenta. Naciskamy delikatnie stół. Ciach. Odchodzi mi wydruk. I patrzcie, jak zarąbiście to wyszło. No muszę przyznać, że jestem pod miłym wrażeniem. Na pewno jest to dużo więcej zamieszania, jeśli chodzi o drukowanie takie dwukolorowe. Dużo więcej filamentu idzie, bo jak widzicie, na tą wieżę poszło pewnie z połowy tego, albo nawet może więcej niż, bo tu dość grube są te ścianki. Być może nawet poszło więcej filamentu na wydrukowanie tej wieży niż na wydrukowanie samego modelu. Ale można za jednym razem dwukolorowo coś wydrukować i to na pewno ma dobrą spoistość, nie trzeba tego kleić żadnym klejem. Słuchajcie, jest ostatni wydruk. Wydaje mi się, że to wszystko wychodzi naprawdę lepiej niż dobrze. Drukarka nie jest drukarką arcydrogą, ale jak na swoje możliwości, to muszę przyznać, że no jestem z tego zadowolony. Jeśli chodzi o podsumowanie, to zdecydowałem się, że dam je na początku. Na końcu w zasadzie tylko taki drobny dodatek z mojej strony. Montowaliście to razem ze mną, widzieliście, jak to wyglądało, tak więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, jeśli chodzi o komentowanie, bo jeżeli użyłem gdzieś jakichś niefrasobliwych stwierdzeń, czy coś niefachowo nazwałem, to wybaczcie. Oczywiście liczę, że też podpowiecie mi w komentarzach, jak powinno się na przykład to żądło nazywać. Bo po prostu nie wiem. No i mam nadzieję, że jeszcze jakieś kolejne drukarki 3D trafią na warsztat. Tradycyjnie zachęcam Was do oceny filmu, do subskrypcji kanału, do komentowania oczywiście oraz do odwiedzania strony testhub.pl.